zarówno stylistki rzęs, jak i nasze kursantki bardzo często zadają nam pytanie, czym się różnią removery, które są przedstawione na rynku polskim oraz jaki remover mają sobie dobrać. Jeżeli chodzi o removery, to możemy je podzielić na removery gęste oraz removery rzadkie. Gęste removery to są albo pasty, albo kremy. Removery rzadkie to są albo removery żelowe, albo płynne. Jeżeli chodzi o gęste removery, to zaletami tych removerów jest po pierwsze to, że one na pewno nie wpłyną klientce do oka. I jest to bardzo dużą zaletą, szczególnie dla stylistek początkujących, bo można removerem gęstym ściągać te rzęsy należąco, bez prawdopodobieństwa takiego, że remover wpłynie nam do oka. Minusem niestety tych removerów jest to, że te removery jednak potrzebują troszeczkę więcej czasu do tego, żeby rozpuścić wiązania kleju. Jeżeli chodzi o removery rzadkie, takie jak żel albo płyn, to zaletą ich jest to, że one działają bardzo szybko. Wystarczy dosłownie 2-3 minuty, żeby taki remover rozpuścił wiązania kleju. Niestety minusem, szczególnie dla stylistek początkujących, jest to, że remover taki potrafi jednak wpłynąć do oka. Dlatego najlepiej ściągać rzęsy sztuczne removerem rzadkim, najlepiej na siedząco, po jednym oku. Najpierw ściągamy z jednego oka, później z drugiego. I oczywiście niezbędna będzie podkładka pod oko, która będzie chłonąć resztki i nadmiar tego removera płynnego. Jeżeli chodzi o to, jaki remover powinien się znaleźć w kuferku startowym albo który powinien się znaleźć w ogóle w kuferku stylistki, to uważam, że najlepiej mieć co najmniej dwa. Jeden gęsty, drugi rzadki. Rzadkiego removera będziemy używać do tego, żeby usuwać pojedyncze rzęski. Gęstego natomiast będziemy używać do tego, żeby ściągać wszystkie rzęsy klientek, jeżeli ona chce się ich pozbyć.